Witam serdecznie w moim poradniku Jak grać trashem. Chciałbym pokazać wam w tym odcinku niektóre z moich najbardziej podstawowych place'ów. Pierwszy place to jest fast hook. Chciałbym wam uświadomić, że trash może dwa razy szybciej po prostu zamachnąć się tym hakiem i rzucić Q przeciwnika, tak jak teraz na przykład w tego Rift Hellarda. W tym momencie zhookowałem normalnie. To jest basyczny hook. Tego używa każdy basyczny trash. Teraz można zhookować dwa razy szybciej, ponieważ hak leci jakieś, nie wiem, 0,3 sekundy mniej, a samo machnięcie tym hakiem zajmuje zazwyczaj 0,6 sekundy. Tutaj na Riven również pokazuje, jak to się robi. Inna sprawa to jest moje core combo. Raczej większość trashy powinno potrafić go użyć, bo wymaga ono użycia najpierw Q, potem ulti, a dopiero potem E. A E zazwyczaj trzeba użyć w swoją stronę, więc to jest chyba najtrudniejsze z combo, które powinien opanować początkujący gracz. To samo, tylko że w spowolnionym tempie. Q, ulti i E. W swoją stronę, rzecz jasna, bo czasami wróg może być na przykład za daleko, bądź przeciwnik może, nie wiem, odskoczyć, coś w tym stylu, po prostu, bo są takie rzeczy, których Q Thresha niestety nie przerywa. Następnym place'em jest mój najbardziej skomplikowany place. To również wykonał raz Bane Fufu. W slow motion jeszcze raz opowiem, co dokładnie trzeba w nim zrobić. Najpierw należy rzucić Q, potem przez ścianę przeflaszować, żeby dać swojemu sojusznikowi czas na złapanie latarki, którą rzucimy następnie. Potem trzeba przyciągnąć się z powrotem z Q do przeciwnika, następnie użyć E już w samym powietrzu, być może wtedy range od E jest nieco dłuższy. Na samym końcu zamykamy przeciwnika w klateczce i już nie ma nic do powiedzenia. Kolejnym place'em, który chciałbym wam zaprezentować, jest rzucenie Q przy ścianie. Przeciwnicy, którzy właśnie biegną w ten sposób przy ścianie, jak za chwilę będzie biegła ta Riven, zazwyczaj biegną w określoną stronę. Jeżeli chcecie na przykład wyczuć takiego hooka i pokazać, że jesteście lepsi, rzućcie po prostu w bok od miejsca, w którym ona aktualnie była. Oczywiście możecie oszacować jej movement. Następnym place'em jest naprawdę przydatny place na trashu. Najpierw należy rzucić Q, potem W do swojego sojusznika i przyciągnąć się z powrotem do Riven. To jest jeden z najbardziej basycznych place'ów na trashu. W każdym razie, w slow motion właśnie pokazujemy, najpierw rzucamy Q, potem rzucamy W, powiedzmy chociażby i przez ścianę, to już dla zaawansowanych, tych, którzy mają to ogarnięte, klikamy z powrotem Q, możemy użyć E, z powrotem do ulti. Ja akurat przeszedłem w tym momencie tak, żeby zadać jakiegoś damage'a przeciwnikowi. W każdym razie i bez tego zazwyczaj się obchodzi, bo przeciwnicy panikują. Następny place jest dwusekundowy stun. To jest moja specjalność. Po prostu odkryłem to jednego razu, kiedy próbowałem różne place'y robić na customie z przyjaciółmi i myślę, że to jest chyba najlepszy sposób, żeby zabić off-tanka albo zlikwidować off-tanka bądź AD carry, który pchnie się na twoją linię. Najpierw należy rzucić Q, potem poczekać, aż on przyciągnie po raz pierwszy, a potem dopiero użyć E. I drugie przyciągnięcie następuje dopiero po E, wtedy ten hook trwa mniej więcej właśnie 2 sekundy, ten stun. I mimo to przeciwnika poruszasz na dosyć dalszą linię. Kolejnym core place'em, który chciałbym wam pokazać, jest full combo thresha. To w tym momencie blokujesz wszelkie drogi przeciwnikowi do ucieczki. Rzucasz najpierw Q, potem używasz ulti, przyciągasz swojego sojusznika z latarki i jeszcze na dobitkę bierzesz przeciwnika ze swojego E w swoją stronę. To jest naprawdę bardzo przydatne. Tym razem Riven będzie używać Q. Ja mam za zadanie zablokować jej Q, kiedy skacze po raz trzeci. Za każdym razem możecie to zblokować, a jeżeli będziecie zbyt wolni, po prostu może was za szybko skasować.
Tak jak tutaj za chwilę pokażę, proszę bardzo, blokowanie ostatniego skoku Pure Event. Wtedy ona jest taka skonfundowana. Co ja mam zrobić? Przecież on mnie zablokował. I zazwyczaj wtedy zaczyna się ucieczka. I wtedy możecie zacząć kolejnego place'a, który głównie się wiąże z wykonaniem Q. No, dobrym wykonaniem. Po raz trzeci zablokowany pod rząd, proszę bardzo. Chyba ten osobnik w tym momencie chciałby mnie zabić. No to dajmy mu tą przyjemność. W każdym razie dziękuję wam wszystkim za obejrzenie mojego montażu. Mam nadzieję, że bardzo się wam spodobał, że w jakiś sposób przybliżyłem wam grę Threshem i że ci, którzy ostatnio komentowali niezbyt przyjemnie na grupie League of Legends Polska Players, troszeczkę wyluzują i obejrzą ten odcinek do końca. Dzięki, blessia.